Cześć, witam Was w parku linowym Gibbon. Jesteśmy w Rewalu i teraz będziemy testować trasę zieloną. Ściągamy sobie zabezpieczenie dodatkowe, samohamowne, dzięki któremu się dostaniemy na górę. No i zaczynamy od drabinki. Tutaj mamy sznurek do wspomagania. Trasa jest na wysokości 3,5 metra. I zaczniemy od gokarda. No to bardzo fajna przeszkoda. Trzeba sobie przyciągnąć. Dawno gokarda nie miałem. Kurczę. Chyba nie wiem gdzie. Równica nie. Opa! No to jedziemy go kadę. No jedziemy, jedziemy. Jedziemy, machamy, machamy. Fajna sprawa. Coś takiego lubię. Naprawdę to jest rewelacja. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Odplączmy sobie, tak żeby była prosta linka, wtedy nas nie będzie obracać. Oczywiście naprzemiennie zakładamy i jedziemy. Dobra. Zabezpieczamy się, ściągamy sobie bloczek i lecimy dalej. Teraz będziemy musieć sieć typu U. Żeby dostać się na tą trasę, musimy mieć 1,25 m z wyciągniętymi rękami. Czyli po prostu musimy sięgać do asekuracji i możemy się bawić na tej trasie. Coś nowego. Przejście gładka z sanek. Tak. Tak jak platformy. Bardzo fajne, pomysłowe. Hop. Jest. Dobra. Zaliczone. Tu jest naprawdę sporo tras, bo mamy ich z 10, więc wszędzie przeplatają się jakieś trasy. Tutaj nie wiem, czy to należy do tej samej trasy, czy do innej, bo naprawdę sporo tego jest tutaj. Czyli mamy niezłe wymagania. Teraz będą platformy. Tak, i sieć U przecinana, tak? Taki birmański. Ja sobie nie wchodzę w środek, tylko oczywiście staję na tych linkach. Łatwiej jest. Hop. Hop. Jest. No i mamy zaliczone. Teraz będzie przejazd na orczyku. Tutaj dopinamy się do asekuracji. Pyk. Dajemy sobie pod pupę. I jedziemy. Niebieska linka pomaga nam zatrzymać się, przyciągnąć. I startujemy z X-ami. No to będzie gibałka. Hop. Teraz trzeba się pogimnastykować. To jest właśnie taka fajna przeszkoda na gimnastykę poranną. Zapraszam z rana. Tak zamiast jogi to po linach sobie pochodzić. Hop. Dobrze. Teraz będziemy mieć przejazd w beczce. Nie, tutaj jakoś inaczej się to nazywa. Tak. Hop. Dobra. Mamy nasz kociołek. Tak. Donica. Przeciąganie donicy. No, mamy tą linę. Będziemy przeciągać. Zobaczymy, dokąd dojadę. Dojechałem do końca. Udało się.
Hop. Ale tak, to jest do przeciągania. Siadamy i przeciągamy sobie. Teraz będziemy mieć siatkę, kładkę z siatki. Pyk. Lecimy do przodu. I tyrolka przed nami. Hop. Odplączemy sobie. Nasz kamperek stoi. Tak. Jeździmy teraz właśnie w najdalsze punkty od Krakowa, jak najdalej, żeby zbierać materiał i mieć na kanał. No to tyrolka teraz. Jest zaliczone. I co teraz? O, zwodzone mostki. O, tu też bloczek, czy nie? Okej, okay. No i zamykamy sobie. Tutaj trzeba po prostu je zamykać i robić z nich kładkę. Pyk, pyk. 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 Ładnie. Hop. Dobra. No to już będzie koniec. Została nam tylko drabinka. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Jeżdżę po całej Polsce i pokazuję wam, co można zobaczyć. A inne trasy macie oczywiście w komentarzu poniżej. Dobra, wielkie dzięki. Na razie.